Podejrzewam, że jest tutaj wiele osób zainteresowanych astronomią i pewnie spora część z Was posiada w domu jakąś starą lornetkę. Za pomocą nawet słabego sprzętu możecie zobaczyć na niebie rzeczy niesamowite i doświadczyć podobnego uczucia, jakie towarzyszyło wielu odkrywcom. Jeśli spojrzycie w nocy na południową część nieba i odnajdziecie Jowisza, skierujcie na niego Waszą lornetkę. Szybko zauważycie w jego pobliżu kilka niewielkich obiektów. Są to cztery największe księżyce Jowisza. Jako pierwszy odkrył je Galileusz, korzystając ze swojej niewielkiej lunety. Jeśli będziecie je obserwować co jakiś czas, dostrzeżecie, że w wyniku ruchu obiegowego zmieniają one swoją pozycję względem Jowisza. Tutaj podzielę się swoim starym zdjęciem wykonanym smartfonem przyłożonym do niewielkiego i taniego teleskopu FirstScope 76. Literami oznaczyłem odpowiednie księżyce. Wyliczając od najmniejszego będzie to Europa, Io, Kalisto i Ganymedes. Jeśli kiedyś obudzicie się w nocy, a na niebie będzie widoczny Jowisz, skorzystajcie z okazji i przekonajcie się, że kosmos można podziwiać nawet bez drogiego sprzętu.